Pierwsza Księga Królewska, rozdział pierwszy. Po pewnym czasie miało miejsce następujące wydarzenie. Nabot z Jezreel miał winnicę obok pałacu Achaba, króla Samarii. Achab powiedział do Nabota Oddaj mi twoją winnicę, gdyż przylega ona do mojego pałacu i chce w niej urządzić ogród warzywny. W zamian dam ci inną winnicę, lepszą od niej. Jeśli zaś wolisz pieniądze, zapłacę za nią cenę, którą wyznaczysz. Nabod jednak odpowiedział Achabowi: Niech pan mnie broni przed oddaniem tobie dziedzictwa moich przodków. Z powodu tych właśnie słów nabota z Jezreel nie dam tobie dziedzictwa moich przodków, Achab wrócił do swojego pałacu posępny i zagniewany. Potem położył się na swoim łóżku, odwrócił się do ściany i nie chciał nic jeść. Jego żona Izabel przyszła do niego i zapytała: Dlaczego jesteś tak rozgoryczony i nie chcesz nic jeść? Odpowiedział jej. Rozmawiałem z nabotem z Jezrael, i poprosiłem go sprzedaj mi twoją winnicę, albo jeśli wolisz, dam ci za nią inną. On jednak odrzekł nie dam ci mojej winnicy. Jego żona Izabel powiedziała wtedy do niego. To ty tak teraz sprawujesz rządy nad Izraelem, wstań, jedz i rozwesel się. Ja dam ci winnicę nabota z Izrael. Napisała w imieniu Achaba listy, umieszczając na nich jego pieczęć i posłała je do starszych i dostojników, którzy mieszkali w mieście Nabota. W listach napisała Ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Potem posadźcie naprzeciw niego dwóch nikczemnych ludzi, aby złożyli świadectwo przeciw niemu. Złożyczyłeś Bogu i Królowi. Wyprowadźcie go później i ukamienujcie. Starsi i dostojnicy, mieszkający w jego mieście, Postąpili według zaleceń przekazanych im w listach, które Izabel do nich wysłała. Ogłosili post i posadzili nabota przed ludem. Wówczas przyszło dwóch nikczemnych ludzi. Usiedli naprzeciw niego wobec ludu i zaświadczyli przeciw nabotowi. Nabot złożeczył Bogu i królowi. Zaraz potem wyprowadzili go poza miasto, gdzie go kamienowali. Następnie wysłali do Izabel wiadomość: Nabot został ukamienowany i zmarł. Gdy tylko Izabel dowiedziała się, że nabot został ukamieniony i zmarł, powiedziała do Achaba: Pośpiesz się, przejmij winnicę nabota z Jezreel, której nie chciał ci sprzedać, bo nie ma już nabota wśród żywych. On umarł. Kiedy Achab usłyszał, że nabot umarł, natychmiast zszedł do winnicy nabota z Jezreel, aby ją przejąć. Wtedy do Eliasza Tiszbę zostało skierowane słowo pana: Pośpiesz się. Zejdź na spotkanie z Achabem, królem Izraela, który mieszka w Samarii. Właśnie jest w winnicy nabota, do której zszedł, aby ją objąć w posiadanie. Powiedz mu najpierw: Tak mówi pan: Czyż nie wystarczyło ci morderstwo, że bierzesz jeszcze czyjąś własność? A później ogłoś mu wyrok. Tak mówi pan: Tam, gdzie psy lizały krew nabota, będą lizać również i twoją krew. Ahab zawołał do Eliasza. Już mnie znalazłeś, mój wrogu. Tak, znalazłem cię odpowiedział, bo zaprzedałeś się, aby popełniać to, co nie podoba się Panu. Dlatego też ześlę na ciebie nieszczęście. Zniszczę Ahabowi każdego męskiego potomka i wytępię go do ostatniego w Izraelu. Postąpię z twoim domem jak z domem Jeroboama, syna Nebata i z domem Baszy, syna Achiasza. Rozgniewałeś mnie bowiem, nakłaniając Izraela do grzechów. Również na Izabel Pan ogłosił wyrok. Psy będą żarły Izabel pod murem Jezreel. Tych z domu Achaba, którzy umrą w mieście, będą żarły psy, a tych, którzy umrą na polu, drapieżne ptaki. Nikt dotąd nie zaprzedał się tak bardzo, aby czynić to, co nie podobało się Panu, jak Achab uległy namowom swojej żony Izabel. Dopuścił się ohydnych czynów, oddając cześć boszkom i we wszystkim postępując tak samo jak amoryci, których Pan wypędził przed Izraelem. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty. Potem włożył na gołe ciało wór pokutny i pościł. Kładł się spać w worze i chodził smutny. Wtedy do Eliasza z zostało skierowane słowo Pana. Czy zauważyłeś, że Achab upokorzył się przede Mną? Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie ześlę nieszczęścia za jego życia, lecz nieszczęście spadnie na jego dom za życia jego syna. Moi drodzy, ten Achab, to jak widzicie, rzeczywiście jest bardzo niefajna postać, nie? Rzeczywiście grzesznik, rzeczywiście daleko odchodzi od, od tego, co Pan, Bóg, co Pan Bóg mówi. Można by sobie pomyśleć, no nas to w większości nie dotyczy nie jesteśmy takimi zbrodniarzami, tak jak on zresztą akurat to Izabel. Jego żona doprowadziła do śmierci tego bogu ducha winnego, człowieka, który po prostu nie chciał oddać swojej ojcowizny. Ale bardzo mi się, kochani, podoba ten obraz tego Ahaba, który sobie upatrzył tak jakąś winnicę, że zrobi w niej ogród warzywny. Kochani, no to nie jest taka rzecz, która jest do życia koniecznie potrzebna. Ale zobaczcie, on się tym tak przejął, że po prostu położył się w jakiejś takiej depresji, nie chciał nic jeść, po prostu zamknął się zupełnie w sobie, leżał tak obrócony do ściany i w ogóle jego życia nie ma. Koń, pomyślcie, bo w tym kluczu my jesteśmy do tego króla Chaba myślę często podobni, nie? Jak jest jakaś po prostu rzecz taka ziemska, nie mówię, że zupełnie nieważna, ale też taka, która nie ma jakiegoś takiego ogromnego znaczenia, że tam nie wiem, no, świat się od tego zawali. A my potrafimy z tego zrobić właśnie koniec świata, gdzie po prostu przestajemy żyć, zamieramy obróceni do świata po prostu tyłem, nie jemy, nie pijemy, bo ja muszę to mieć. To prowadzi, to prowadzi tylko do jeszcze gorszych rzeczy zawsze. To się zawsze kończy jeszcze większymi jakimiś pragnieniami, żądaniami, aż się po prostu wszystko w życiu rozsypie takiego jak habowi. Znacie sobie takie pytanie dzisiaj: czy nie ma takich rzeczy, do których właśnie przykładacie za dużą wagę? Myślicie, że skoro ich nie ma, albo skoro się nie udają, to wasze życie to jest po prostu jedna wielka porażka. No, tak raczej nie jest. To my z tego robimy takie wielkie nieszczęścia.